Dzień dobry, panie redaktorze. S? Nie wiem, to jest Paweł S. Nie wie pan? Nie. Kto to jest Paweł S? Nie znam. Ale ja nie wiem, kto to jest. Piotr W. Nie A, mogę to, powiedzieć wam. A ja, teraz, ja też nie wiem, kto to jest. To wniosek o wystąpienie do sądu okręgowego w Warszawie, o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobro na przesłuchanie komisji. Kto... Tak się buduje legendę. Drań, cynik, zero. Lub po prostu szmaciarz, czyli Zbigniew Ziobro, zostanie zakuty w kajdanki i przymusowo przez policję doprowadzony na przesłuchanie przed Komisją Śledczą, której skutecznie jak zwykły pospolity tchórz od miesięcy unika, de facto łamiąc prawo. Również dzisiaj pokażemy Państwu, jak Kaczyński i Kowalski poprzez stosowanie mafijnej omerty mają nawet własnych wyborców za totalnych kretynów. Pytani o bandytów kooperujących z ich własną partią udają, że ich nie znają. Paweł S? A kto to? Piotr W? Także nie znam. No to na koniec przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie Dominik Tarczyński jest traktowany tak jak na to zasługuje, a więc jak zwykły partyjny, prawicowy pachołek. Adam Wysiek. Dzień dobry. Zapraszam na podsumowanie dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując pomagasz nam się rozwijać. Klasycznie zanim zaczniemy, gorąca prośba do Państwa o kliknięcie łapki w górę i zostawienie komentarza. Dzięki takiej reakcji, czyli kliknięcia kciuka do góry, tego tutaj na dole, pomagają nam Państwo docierać z naszym przekazem do nowych odbiorców, za co dziękujemy i nad czym dzięki Wam codziennie pracujemy. No to nie zanudzając, czas zacząć od właśnie mafijnej omerty. O co chodzi, chodzi o taktykę Pisu na to, jak. Przed, przed kampanią wyborczą, oczywiście tą prezydencką, skutecznie rozmywać odpowiedzialność za własne tałataństwo, za własne draństwo. I przede wszystkim za własne złodziejstwo. Gdy jest to na rękę, jak ze słynnym Salcesonem, pisowcy oczywiście bronią własnych oszustów. Z dwóch powodów, no bo w końcu w tym naszym stęchłym, zgniłym katolickim kraju nie można obrażać księży. Wszak należy ich, jak mówił Tadeusz Ryzyk, zostawić w spokoju, bo co on komu złego zrobił, bo pisowski motłoch jeszcze pomyśli, że nasza partia atakuje czarną mafię, suki. Nic bardziej mylnego. No więc pisowcy wykorzystują to, pałując własnych otumanionych od wyborców tym przekazem. Bronimy kościoła, tak na księdza, popiłuszkowanie słynnego salcesona. Ale gdy okazuje się, że jeden z bandytów po prostu wykrusza się z układu i nie chce iść siedzieć za Morawieckiego czy chociażby e, ludzi, którzy bratani się przez lata z Pise, no to wówczas się jego wypieramy, bo nie opłaca zaś się nam takiego osobnika bronić, gdyż możemy za niego iść siedzieć w wyniku tego, że jednak składa zeznania. Zobaczcie Państwo, jak oni dosłownie mają własny otumaniony motłok za totalnych idiotów, wierząc, myśląc, że ci ludzie przesiąknięci tą pisowską propagandą będą łykać wszystko jak pelikany. Najgorsze jest to, że mają Państwo rację, pisząc w komentarzach, że i tak łykają. Dzień dobry, panie redaktorze. Pawła S? Nie wiem, to jest Paweł S. Nie pan? Nie. Kto to jest Paweł S? Paweł S, którego nazwiska nie mogę wymienić, bo y, zostały postawiony zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Nie znam. Dzień dobry, panie prezesie. Piotr W. został zatrzymany. Były y, y, wiceminister w pana, y, w waszym rządzie. Pan jest zaskoczony, ma zarzuty prokuratorskie. Ale nie wiem, kto to jest. Piotr W. Nie a, mogę to... powiedzieć wam. Nie a ja, teraz, ja też nie wiem, kto to jest. Ja przyznam Państwu, że celowo używam tak często tego sformułowania omerta, bo sprawia ono, że namacalnie doświadczamy tych mafijnych, podkreślmy to raz jeszcze, charakterystycznych dla zorganizowanych grup przestępczych, również tych politycznych, taktyki, jaką oni stosują. No, czyż można bardziej niesubtelnie ubliżać własnym wyborcom, mając ich za idiotów, poprzez kreowanie wizji braku wiedzy, braku znajomości gościa, który jest oszustem, z którym gdy się opłacało to się pokazywaliśmy, a gdy już sypie, to jednak się jego wypieramy. Temat, który jest tematem spokojnie, nie tygodnie, nawet nie dnia, tematem tego roku, gdy zwykły szary Polak, gdy mówimy o Pawle S., każdy wie o kogo chodzi, Pisowcy, którzy jednak dawali mu zarobić, udają, że nie ma tego tematu, że człowiek jest dla nich zupełnie nieznajomy. Zachęcam Państwa do komentowania, czy Waszym zdaniem, to moje pytanie do Was, ta taktyka przyniesie pisowcom oczekiwany rezultat. Według mnie jest to mało prawdopodobne, chociaż patrząc na zasięgi tej szczujni Sakiewicza i braci Karnowskich, myślę, że duża część z tych ludzi jest już na tyle ogłupiona, że. Macie rację Państwo, pisząc to w komentarzach, na próżno liczyć na ich refleksje. Temat numer dwa dzisiaj to doprowadzenie w kajdankach przez policję Zbigniewa Ziobro. Dla mnie nie jest on żadnym ministrem, żadnym politykiem, ma zwykłym, pospolitym draniem, oszustem i zwykłym szmaciarzem. Człowiekiem, który nie tylko ma krew na rękach, ale także dużo na sumieniu, który bezrefleksyjnie, bez najmniejszego oporu niszczył ludziom życie. Państwo też znają moją historię, ale oczywiście ludzi, którzy są bardziej poszkodowani przez tego oszołom jest na pewno dużo więcej. Koniec bezkarności, koniec tego cwaniactwa, koniec tego plucia Polakom w twarz i tego ostentacyjnego obchodzenia prawa, bo myślę, mówię o Ziobrze, że oczywiście jestem ponad prawem. Nie jesteś Zbyszku i nigdy nie byłeś. Zobaczcie Państwo, jak wyglądał moment głosowania, myślę, że przełomowy, nad wnioskiem o zakucie tego bydlaka w kajdanki i doprowadzenie go na przesłuchanie. Bezcenne są rzeczy, których kupić nie możesz. To głosowania na szczęście pisowcy kupić również nie mogli. To wniosek o wystąpienie do sądu okręgowego w Warszawie, o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobro na przesłuchanie komisji. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Siedem głosów za, zero przeciw, zero wstrzymujących się. Wniosek uzyskał większość. Oczywiście to należy skomentować w bardzo prosty i oczywisty sposób. To powinno się wydarzyć już dawno. Jeżeli ktoś z Państwa pyta mnie o moje zarzuty do tej komisji śledczej, no to są takie, że te działania powinny być podjęte dawno temu. Pójdę o krok dalej. Część z Państwa być może napisze mi, Panie Adamie, no ale przecież my musimy być inni niż pisowcy. Nie należy mu się nic, żaden przywilej. Naprawdę już dawno temu, chociażby za słynne akta, ojca, które trzymał w swoim domu, można było go zawinąć, posadzić na dołku, następnie przewieźć do aresztu śledczego i niech tam dogorywa. A jeżeli ktokolwiek boi się o stan zdrowia biednego ministra pokazującego flaki w internecie, no przecież zawsze są jednostki penitencjarne z odpowiednim zapleczem medycznym. Wówczas miałby i powinien mieć to mój apel do członków tej komisji zagwarantowaną pełną ochronę zdrowia, dostęp do opieki medycznej, wszak jak mówił sam Zbigniew w zero. Ten szmaciarz nie to nie senatorium. Prawda, Panie Zbigniewie? Zachęcam Państwa do komentowania. Czy i jaki Państwo mielibyście plan lub co radzilibyście członkom i członkiniom komisji? Celem jak najszybszego? Po prostu wyeliminowanie ze społeczeństwa tej szkodliwej, ziobrystycznej jednostki. Koniecznie dajcie znać, co o tym sądzicie. Temat numer 3 dzisiaj to Dominik Tarczyński. Choć mówi biegle po angielsku, wydaje się, że poszedł tym zwykłym pisowskim śladem. A więc jest, został już okrzyknięty naczelnym pachołkiem Donalda Trumpa przed tymi wyborami. To jest dla nich bardzo charakterystyczne, kreowanie się na intelektualistów, na osoby o prozachodnich poglądach, podczas gdy głosują na Trumpa, który ostentacyjnie opowiada się po stronie Wschodu, wykorzystując, przypomnę, kampanię sprzed dokładnie 10 lat, ruskich troli, te farmy ruskich hejterów. Pewnie Państwo też czasem jesteście ofiarami tych, no nie ludzi, tego systemu, tego nazwijmy to represyjnego. Traktowania każdego, kto myśli inaczej, przez osoby lub farmy wynajęte przez tego drania. No, nie jest Dziwnym, że pisowcy zawsze lubią to, co pochodzi ze wschodu, a więc i polityk, i pachołek, i system represji w internecie skierowany przeciwko zwykłym ludziom, najczęściej demokratom, to ich charakteryzuje. Więcej, to im imponuje na tyle, że są gotowi być twarzą tego idiotyzmu. Tak się. Buduje legendę. No to na koniec gorąca prośba do Państwa, to by kliknąć subskrybuj nasz kanał, bo dzięki waszej subskrypcji my nadal razem go rozwijamy razem z Państwem, tworząc archiwum bezprawia i niesprawiedliwości, ale także draństw suwerennej Polski. Adam Bysiek, dziękuję za dzisiaj. Zapraszam również do czytania naszego portalu informacyjnego checkpress.pl pod taką samą nazwą. Znajdziecie nas Państwo na Facebooku, gdzie gorąco zapraszam do tego, by kliknąć polub to lub po prostu subskrybuj. Dobrego i spokojnego dnia. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia jutro o tej samej porze, a więc tuż po godzinie 10.30. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.